Cześć moi mili, witam serdecznie, następny odcinek Oxygena przed nami. Kontynuujemy tutaj już różne budowy. Ja tutaj troszeczkę poplanowałem, pokażę wam co jest poplanowane. Zaplanowane jest tutaj pomieszczenie na kolejny transformator. Drodzy moi mili, ale nie robię tu podłogi, dlatego że będę chciał to wykorzystać jako jakiś taki magazyn na jakieś takie zbędne surowce, naprawdę typu piaskowiec być może. Zobaczymy. Tutaj będzie małe pomieszczonko, wyjdzie nam... Chyba połączę to z kuchnią, ale to zobaczymy. Likwiduję to, kable przerabiam i zaczynamy budowę. Tutaj już odbijamy, oddzielamy się od tego wszystkiego. Na tyle mi starczyło skały magmowej, więc za chwilę będziemy patrzeć, czy nam się tam poschładzało. No i troszeczkę tutaj rur przebudowanych, usuwanych, przerabianych kabli i tak dalej. Szykujemy się już pod doprowadzenie tego głównego naszego zasilania, tak żeby już wszystko pracowało nam z elektrowni. Dobrze, ja już ich puszczę. Bo ja tak zatrzymałem, że bez nocki to tak nietypowo może. Ale dobrze, drodzy moi mili, oczywiście zachęcam do zostawienia łapek. Przypominam, gramy klimatycznie sobie. No i tak. Tutaj będzie pomieszczonko, które przerobimy na tlenownię. I to też za chwilkę... albo kurczę, tam tak jakiś magazyn. A tlenownie tu oczko wyżej, dlatego że od tego poziomu, co sobie tu zaznaczyłem, a właściwie teraz go sobie mogę skasować, bo to było tylko chwilowo, od tego poziomu, co tu widzieliście, do góry będą już sypialnia. Tutaj będzie mnóstwo sypialni. A propos sypialni, drodzy moi mili, sypialnie będą dwuosobowe. Jedna chyba będzie trzyosobowa albo dwie, ale będą na pewno cztery sypialnie dwuosobowe. Jedno oczywiście... zajmuję Ravenką. Pozostałe są do dogadania. Drodzy moi, mądrze czuję się na Discordzie. Właściciele postaci mogą się na Discordzie podogadawać, kto chce, gdzie, z kim. Zobaczymy, jak to zadziała. Jak nie, to będę wrzucał losowo, ale możecie się dogadać, kto gdzie śpi. Dobrze. A propos, poszli sobie grzecznie spać. No i dobrze. Tu jeszcze nam troszkę zarodników grzybów brakuje, żeby w pełni funkcjonowała nasza nowa farma grzybowa. No i dobrze, z jedzeniem stoimy dość kiepsko w tej chwili. Jak na takiej ilości. Owoce ziemne zapasowe są, ale bochenków mało. Ale dobra, wszystko pięknie rośnie. Grzyby już rosną, kwiaty, o kwiaty będą niedługo do zbierania. Grzyby rosną, bochenki już też. Tu na razie nie sadzę awaryjnie, najwyżej potem możemy tu posadzić kolejne. Rejnewszy. Tutaj na ładnie jest dwutlenek węgla, więc w razie czego też może to być grzyby. No ale... Tak, jak widzicie, mnóstwo pracy mamy, mnóstwo. No i oczywiście zamkniemy to w końcu tutaj też. Jak tylko tą solankę tu wleją. Zaplanowałem również, jak słychać, melodyjka gra. Tu. Więc zaplanowałem... Mnóstwo ceramiki do wypalania, także no mają co robić, naprawdę mają co robić. Naprawiać tą rurę, bo mam tu zwalone troszeczkę, no ale generatory odpalają. Santa tu zajmuje się generatorowaniem. Proszę, nie wiem czemu tak po 70 kg nosi. Ktoś pewnie resztę tutaj idzie z resztą. O, Jisu. Pięknie, a tego też trzeba już odpalić, wiecie? O, Ravenka go. Tak, my teraz sprawdzimy, gdzie tu właśnie mamy chłodną, ale przede wszystkim skałę magmową. Tu jest co? Granit 22 stopnie, fajnie, 27, skała magmowa 27. O, tu jest chłodna, ale granit mamy dość ciepły tu. Dobrze, za chwilkę będziemy tam odblokowywać to. Niech zbudują to, co mają do zbudowania. Tak, tu mogę też to naprawić już, czyli to mogę zepsuć i to.
To Galdas tak gra. Aż muzykant. Marta też podgwizduje. Tak, dobre humorki mają. O, tu już kable polikwidowane. Porobiłem obejścia inaczej, tej starej linii. Tak, żeby móc tu budować już główny. Główny pion, na pewno potrzebowałbym tak. Tu mogę to całe zamknąć później. W związku z tym tu mógłbym zrobić tak, byłby kabel, na pewno. Na pewno tu będzie przejście. Dobra, zróbmy te przejścia. I tak, ładne przejście musiało być tu. Tu, tak? Kurczę. W takim razie tu. Do łazienek też? O kurczę. To nas będzie troszkę kosztować. No trudno, tu. To wszystko musimy z ładnego kabla zrobić. I w takim razie gruby, ładny kabel. Czy iść tak. Tak. Za chwilkę zobaczymy, jak się podłączymy jeszcze. I tu ładne przejście musi być jeszcze w ten sposób. Tak. I gruby, ładny kabel tu. A zwykły gruby może iść tu. I okej, proszę to wykonać na razie. Tak. Tak, i tu mogę to już ładnie zakończyć. Żeby to budowali, to muszę tu im wejście zrobić. No dobra, no to... No tu. Albo tu. Zamiast tego. Ja mógłbym za chwilę zlikwidować, ale póki co to zrobimy im tutaj ładnie granitową drabinkę na dół. O, mogę jeszcze tak zrobić. W takim razie to mogę dekonstrukt. No i dzieje się. Jak idzie? Solanka jest zrzucana, dobrze. Tu jest jej dużo jeszcze. 6 ton. To teraz mi wyciśnie do góry, to ja tego nie kumam. Teraz 1700 i znowu się zgniata. Ona działa zupełnie inaczej niż woda. Yes.
Nowe rzeczy do wydrukowania. No dobra, jest hodowca czy nie? Nie ma hodowcy. No więc tak, albo woda, albo puftuś. Tak, nie mam pojęcia, co te puftusie robią, ale to już szykujmy się dla hodowcy. No to załatwmy sobie puftusia. Cześć, puftuś. Przecież mamy tyle różnych zwierzaków tu łażących. No to jakaś rzeczka kabla została, dekonstrukt. O, a tu grzyb. Wykorzenić i do naszej tej. Co on tu robi w ogóle? Jakim cudem on tam rośnie? I pierwszy dzień ogarnięty. Tu mamy znowu wodę niestety do zgarnięcia. A więc będziemy to wycierać, dopóki tego nie ogarniemy. Jakoś później. Jakoś później. Tak, i tu kabel pójdzie tak, tu na transformator, tu na ten transformator. I teraz jeszcze tu go połączyć. Nie wiem, co tu będę miał, więc chyba go tymczasowo zrobię tak. Trudno, zmarnuję najwyżej trochę miedzi, bo potem ten kabel będę tu pewnie na pewno przerabiał, no bo... No dobra, podłączmy to. Tak. I teraz tak, jest noc, to ja tutaj pomyślmy w takim razie, przeniesiemy z jednego do drugiego może i otworzymy co trzeba. Skała magmowa, tu jest chłodna skała magmowa, a tego potrzebuję w związku z tym. Ten granit stąd jest ciepły, a tu jest zimny granit, dobrze. I tylko ten granit muszę wynieść. A tu jest co? Zimny granit. Ciepły granit. Nie, tu go wyniosę. Nawet tu go całkiem wrzucę. Mów. Całkiem tu. To open. To open. To wysoki priorytet. Takie drzwi mi zrobić tu jeszcze. Tak, ktoś mi pisał w komentarzu, czy nie lepiej te skały chłodzić w cieczy. Pewnie lepiej taki mini basenik zrobić. Pewnie lepiej i myślałem o tym, ale jakby nie mam czasu tego, o znowu śnieg spadł, czy znowu mi się tu roztopi. Ja widziałem teraz, jak kapie. No to z tych rur niestety mi się robi. Będę musiał to naprawić, no. O, a tym sposobem mogę tu... wytrzeć. Może to zrobię tak jeszcze sobie tu. Ile tu tego granitu jest? O kurde, mnóstwo. Dobra, no będzie przenoszone. Jest zimne. Też już jest schłodzone. Tu też jest schłodzone. Tu jest granit ciepły. Skała ciepła. To wrzucę tu i zamknę.
O, ziomek, to ogarnij szybciej. Tak, jeszcze raz. Tu jest chłodna skała magmowa, tu jest gorący granit. Jest okej. O, Axel, to już w ogóle to ogarnie. Po 1000 kg wali. Ale tu jest, kurczę, 24 tony. Jak im idzie? O, robią pomieszczonko, dobrze. Zastanawiam się, czy tu mogę to zamknąć. Ale chyba tak, bo do tego będę miał dostęp tędy. Przez kuchnię trochę dziwnie, ale... Ale zrobimy tu farmy jakieś małe znowu, w razie czego. O, tu się pięknie oczyściło, mogę to wyłączyć. W razie czego tu mogę mieć małe farmy. A tu jest małe pomieszczonko, mógłbym tu trzymać na przykład ziemię. Ile my mamy ziemi? 120 ton, no właśnie. Jedyną ziemię, które mam, to Ravenka ma w biurze swoim. To... Tu, o. Ej, spoko. Zrobimy tu szafeczki na ziemię. Gdzie magazyn na glebę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie 100 kg. 120 by tu wyszło. Ale nie potrzeba. Czyli tu mogę... Tak? Głupio. Chyba tu zamknę. No to, dobra. I szafeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie tak. Jęć. Tak, bo tu by damy drzwi. Zwykłe. O, bo śluza. Co mi zależy. Tak, to jakoś zrobimy. Tak, to jakoś zrobimy, drodzy moi mili. No, tu ceramika się ogarnia pod transformator, bardzo dobrze. Puftuś latający. Jest. Wiecie co, ja tej ścianie dam wyższy priorytet troszkę. Tak, wody nie jest dużo, odpalamy oczyszczalnię. A, tu podłogę mogę też jeszcze zrobić przecież.
O, tu możemy ziemię znosić. Jak nie będą mieli co robić. Dobra, na razie do jednej szafki. Jak tu idzie? Rywenka. O, teraz to już nikt, bo przerwa, ale jest do zniesienia jeszcze 17 ton. O matko. O matko. A co tu a propos rywenki słychać tu? Tu jest oczyszczone. No to dobra, to wbijamy się tu. Zrobimy tu ładnie oficjalne wejście, a tu podłogę odnowimy. No chyba tak. Czyli tak, granitowa podłoga tu uzupełnimy ładnie. Tu wykopiemy i zrobimy drabinkę do góry. A jeśli chodzi o powietrze, tego bym tu zostawił awaryjnie. Tego mogę usunąć, myślę. A teraz tak, tutaj też mogę pousuwać. Myślę, że te śmiało do usunięcia. Tego tu bym na wejściu zostawił na razie. Tego usuwam. Tego usuwam. Tego usuwam. Teraz kable. Dobra, niech usunie na razie te oczyszczacze. Niech usuną te oczyszczacze najpierw. I kap. I znowu kap. Ale miedzi poszło mi. Rafinujemy. Rafinujemy. 40, go. Przy okazji 10 złota, go. Będziemy mieli 2 tony złota. Na te tutaj przejścia ozdobne, na te kable idzie tej miedzi. Patrzcie, ile wody brudnej nam się uzbierało. Przez to stąd. W razie czego tu mamy jeszcze? Tu, tu. Elegancko. Tak, Darek przenosi. Niestety Darek akurat nie... Sobie będziemy, o, we dwie osoby przynosić.
Z Beacie się zabrała, ale Beacia też niewiele nosi. Tak, tyle mogę przyspieszyć, reszty już nie. Jak tam woda? 20 stopni, nie jest najgorzej. Tak, no powoli prace trwają. Tak, to mogę chyba włączyć już, nie? Podpiąty jestem. Nie? Nie. Nie jestem podpięty. A dlaczego nie jeszcze? Bo nie zrobiłem tego. Czyli tutaj musimy podłączyć czystą wodę. Czysta woda to easy, po prostu robimy tak. A brudna woda puścimy tędy, o, bo już wiemy jak pójdzie pomieszczonko. Tędy. To pomieszczenie. I po prostu tędy, no, tak. Co ty tu? Tak, i tu musimy teraz mostek cieczowy. Mostek cieczowy w drugą stronę, że tak i że tu. O, nasz budowniczy wikaliszka. Dobrze, że tu ceramikę tu robi, bo to jest bardzo pracochłonne. Tak, to jest do zlikwidowania. Jak tylko zrobimy tu tą tlenownię. Tu jest trochę brudnego tlenu. Będziemy zaraz to powoli pięknie wszystko ogarniać. Najpierw tak, usuwamy dwutlenek węgla. Tu musimy zrobić ścianę też. No, szybciutko tu z tym przenoszeniem, bo potrzebuję skałę magmową. Ile jeszcze mamy? 9 ton, dobra, połowę przenieśli. Się za to Access zabrał albo Galdas, bo oni dużo noszą, to byłoby super. Czy tak nie można tutaj? O, to się zblokowało, że też nie można, kurczę. O, jest Galdas Axel na pierwszej kolejności, no ale no gwarancji to nie da, nie? O, i ziomek to ogarnął, no też kurde nie można. No też właśnie mówię, że coś mi jak Marta wygląda. Coś tam podejrzane było. Tak, to już powoli. Kolejne pomieszczenie transformatorowe.
O, tu już możemy też piaskowce, myślę, będę też. Tu jest 100 ton piaskowca. O, jedziemy. To. Będzie 200 ton piaskowca, a my go mamy 235. To nawet nie ma jeszcze na wszystko, ale dobra. To już będzie większość piaskowca skitrane. No dobra, został nam jeszcze jeden dzień na ten odcinek. Kurczę, myślałem, że będziemy więcej budować, ale tu to przenoszenie jeszcze nas zblokowało. Jak idzie rafinowanie? No idzie. Coż więcej widzę złota robią niż miedzi. No dobra. Dobra, a co to się za woda zrobiła? Woda tu się rozlała. O kurde, przelałem wodę. Och, Axel. Dobra, tak zrobię. Cyk. Dobra, Rewenka ma pełny zbiornik. Przepełny, jak to się mówi. O, to się wydobyło. Baza, tu od razu zrobimy drabinkę ładną z granitu. Tu i tu. Tak, tylko że tego jak tu zostawię, to będę musiał jakoś kabel. Że tu rzucę ładny kabel. Może tak to zrobimy. Ładny kabel. Jedziemy dalej. I tu na razie go. Tu. A my pozbywamy się tego. Pytanie, czy tu się uzupełni na ładny, bo był. Dekonstrukt. Zobaczymy, czy się naprawią te ładne kable, czy będziemy musieli to naprawić. Tak, tu jeszcze ten cienki też przeciążony, uszkodzony. Bo tu zasilamy wszystko jeszcze. No i teraz to jest, o, już znowu po dwa kilogramy. Po dwie tony znaczy się. To ja nie wiem, ona się ugniata naturalnie? Ciśnienie jakieś tworzy, temperatura? Coś tu ma na nią wpływ, no. Marian to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Tak, wulkan nam, gejzerek nam solanki wygasł. Teraz przez wiele dni będzie wygaśnięty. Dwa generatory. No starczają nam, ale nie powiem, żeby ładowały baterie. Tak samo nie powiem, żeby te kable robili jakoś tak. Nie
nie śpieszy im się. A mamy miedzi jeszcze 400 kg przecież. Tylko te kable może robić chyba tylko Jisoo. Może to być problem, że Jisoo nie ma za bardzo czasu. Dobrze mówię? Tak, tylko Jisoo. A ma to w priorytecie totalnie daleko. To zróbmy tak. I to damy Jisoo. Chociaż to pewnie ktoś inny przejmie. Tony jeszcze, no przenosić, przenosić. Jisoo teraz, no tak, on rafinuje. No tak. To szybko nie będzie. Jeszcze 2,5 tony, no nie zdążą dzisiaj. Niestety. Niestety. O, ale to już prawie zrobione. No to co? Prześlij próbkę. Odblokujemy sobie te drzwi. Tak przynajmniej pisze. I wbijamy się tam zaraz. A to też taki popsuty sufit trochę, ale my to naprawimy potem. Wtedy możemy zejść i to naprawić tu. O! Did it! Open the door! Dzień dobry! Zdobyto osiągnięcie kolonii. Że jakie? Dobre jajko zdobyliśmy temy? A nie, to duchy przeszłości chyba. Skoczyły. Odzyskaj wpis do bazy danych. Dobywając ruiny obiektu. A nic mi to nie mówi, ale zróbmy tak, że naprawmy te. Skoro to są ruiny, to naprawmy to. Czyli zrobimy tak. To wydobądź, to wydobądź, to wydobądź. I uzupełnimy tu pięknie sufit. Pięknie miedź zgromadzona. Ile mnie nie mamy w ogóle? 68 ton. W sumie mógłbym jeszcze jedną może przeznaczyć na mieć szafkę. O, tu lód już wynoszą stąd, nice. I tu granitem pięknie. Zalepimy to. Wprawdzie okno na magazyn, ale
Tak, tu będzie brakowało płyty gipsowo-kartonowej. O, to takie rzeczy tu są. Tu też brakuje. No to, to na razie nie jesteśmy w stanie naprawić. O, Santa wyrafinuje, to może Jisoo by tu coś... Tak, robi kable, dobrze. Towar mu przyniesie, to tylko jedzie hurtem, elegancko. No i co mamy, hodowcę? No nie mamy hodowcy. Nie, tego też nie chcę. Dobra, trudno, no. Niech lata. Chociaż nie, ja go od razu puknę. Bez sensu to zrobiłem. Czy to są te? Ej, no nie... A, bo tu nie mam się jak dostać. O kurcze. To muszę to pociągnąć w ten sposób. Nie będę burzył tych ścian izolacyjnych, żeby rury pociągać. Nie, dobrze, tyle drodzy moi mili będzie na ten odcineczek. Tu woda nam się cały czas uzupełnia. Tu powoli ta ściana, no nie chcę. E, ta ryba tu długo skacze. Tu jeszcze mamy 2 tony solanki do wlania. Byłoby potąd, byłoby spoko. Tak, następnym razem tu pięknie odkrywamy. Co to tu jest? Staram się co z tym przejściem zrobić jeszcze. Czy to nie wydobyć? Zrobić podłogę może nawet? Tak, trzymam ten odchłaniec, no bo dziwny materiał, może fajnie, ale on nie jest jakiś superancki. Przeniesione. No nice. No nice. No to robimy tak. Ja tu jeszcze czekusia zrobię. Tu jest chłodny granit i chłodna skała magmowa. Tu również. Tu też, więc elegancko. To zamykamy. Jeszcze double check tu. Chłodny granit. Chłodna skała magmowa. Pięknie, czyli to może zostać otwarte. Czyli tylko tu zamykamy to. Tu mamy sporo granitu, przede wszystkim jeszcze ciepłego. A tu mamy... Średnio najeża. Dobra, potem się najwyżej tym średnio najeża zajmiemy. Ok. Dobrze, 120 dni za nami. Jakoś żyjemy. Jakoś żyjemy. Widzę już jeden problem na horyzoncie, który mi się powoli pojawia. A nawet już powoli 2, ale trudno, będziemy się uczyć. Będziemy się uczyć. Dobra, pauzuję drodzy moi mili, bo oni zaczną kolejny dzień. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.